Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Łukasz Brzeski, po wygranej walce, powiedz mi, zaskoczył Cię czymś Ednaldo? Bardzo mocna głowa, dużo ciosów tam weszło na jego głowę, jednak nie poddał się do końca. Wiesz, szczerze, naprawdę zaskoczył mnie tym, jaki on jest silny w klinczu. Nie wiedziałem, że gość, co waży 100 kilo, ma 2 metry, więc tam jest w stanie przycisnąć mnie tak tymi patykami, że nie mogę oddychać, nie? Nie spodziewałem się tego naprawdę, że gość będzie miał jakieś tam umiejętności w klinczu. I szczerze powiedziawszy, moją taką tajną bronią miało być to, że miałem go dociskać do klatki i tam sobie pracować, a tu się okazuje, że wiesz, dociskamy go do klatki, chłop mnie obraca i ciężko mi się z tego wydostać, nie? Także to było jedyne zdziwienie i rzecz, którą mnie zaskoczył, nie? Powiedziałeś tutaj o oddechu, rozmawialiśmy przed galą, mówiłeś, że nie za bardzo wiesz, jak to będzie 120 metrów pod ziemią. Jak było w końcu? No widzisz, było dobrze. Kardio mi starczyło spokojnie na 3 rundy. A ważyłem 4 kilo więcej niż na ostatniej walce, więc myślę, że się udało, nie? No właśnie, tych kilogramów miałeś więcej od przeciwnika. Czy dało się to odczuć, że on był troszeczkę lżejszy w tej walce? Wiesz co, ciężko jest powiedzieć, bo nie przepychaliśmy się dużo, ale ta jego niska waga i ogromna siła to jest takie dobre połączenie, wiesz, że ma taką budowę ciała i potrafi być długo silny i szczerze powiedziawszy bardzo mnie to zdziwiło, nie? Właśnie ten zasięg Brazylijczyka, dawno się nie mierzyłeś chyba z kimś, kto miałby ten zasięg większy. Dużo tych twoich mocnych ciosów minęło jego szczękę, no nie było łatwo go trafić. Nie było łatwo go trafić, ale wiesz co, przerobiłem trochę rund z chłopakami od Kamila Jenela. On tam ma takich dwóch młodzieńców, co mają po 2 metry. Za co im bardzo dziękuję i Kamilowi też. Mniej więcej tam rozkminiłem, jak się walczy z wyższymi gośćmi, nie? Ale mimo wszystko walka w dużych rękawicach, a walka w małych rękawicach robi różnicę, no nie? Dziwiły mnie te jego takie ciosy spod. Praktycznie on te lewy proste bił z brzucha, no nie dało się tego wyczuć. On nie robił ani zwodów tymi lewymi, ani nic takiego, nie przygotował tego specjalnie. Tylko po prostu bił taki lewe z brzucha, praktycznie można powiedzieć. I no, uchodziło mu to płazem, nie? Bił lewy, prawy. Te lewe wchodziły. Prawych też mi prawe trochę weszło, nie? No ale jakoś się udało z tym wszystkim, nie? Przed walką było wiadomo, że jeśli wygrasz, będziesz walczył o pas. Z kim byś chciał zmierzyć się o to trofeum? Jezus, nie mam pojęcia. To ty mi powiedz, z kim. Nie myślałem nad tym i nie wiem, z kim się będę bił o pas, ale wiem, że go zdobędę. W grudniu podobno jest następna gala. Byłbyś już gotowy na grudzień, żeby stoczyć walkę o pas? Ciężko powiedzieć, jakiego miałbym dostać przeciwnika. I jeżeli zdążę, muszę porozmawiać z moimi trenerami, jeżeli pod tego przeciwnika zdążę wykonać plan taktyczny, to jak najbardziej chciałbym się być w grudniu. A propos przeciwnika, wpadło mi do głowy pewne nazwisko. Ostatnio Babilon zacieśnił współpracę z organizacją FEN. W organizacji FEN nie tak dawno temu Szymon Bajor odniósł swoje drugie zwycięstwo i to przed czasem. No, zawodnik z dużą historią, na pewno takie nazwisko, które chciałbyś mieć na swoim rozkładzie. Widzę, że się uśmiechasz, więc chyba też bierzesz coś takiego pod uwagę. Tak, wiesz co, Szymon Bajor przyjeżdżał ostatnio właśnie do mnie i przygotowywaliśmy się w sumie razem. To jest mój kolega. No i co, i jeżeli przyszłoby mi się mierzyć z takim zawodnikiem takiej rangi, to bym był bardzo dumny i byłoby to dla mnie bardzo wyróżnienie, prawda? Bić się z kimś takim. Michał Kita też wypowiedział się, że chętnie zawalczy z wygranym z waszego starcia dzisiejszego. Jak ty się odniesiesz do tych słów? No bo Michał ostatnią walkę z Brazylijczykiem przegrał, ty go dzisiaj pokonałeś. Jak ty to widzisz? Czy taka walka ma w ogóle realne szanse się odbyć, twoim zdaniem? Ciężko mi was oceniać, to jest pytanie do organizatorów. Jeżeli mi się przyjdzie bić z Michałem Kitą o pas, to się będę bił z nim o pas, no nie? No ale póki co no, Michał ze mną zremisował, a przegrał z Brazylijczykiem, więc nie wiem, jak organizatorzy i czy organizatorzy będą go brać pod uwagę, no nie? No, chciałbym się jeszcze z nim kiedyś spróbować i wygrać nie przez kopnięcie, nie przez ciosy głową przegrać, tylko wygrać normalnie, pełnoprawnie tą walkę, no nie? Bo nie można póki co powiedzieć, że ją wygrałem, bo jest remis, no nie? Łukasz, tym razem wchodziłeś do klatki pod barwami, można powiedzieć, kotwica MMA Team. Była zmiana klubu. Sebastian, z którym już wcześniej też dużo trenowałeś w szkole walki Drwala. Jak ta zmiana wpłynęła na twoje przygotowania i czy jesteś zadowolony z tej pracy, którą wspólnie z Sebastianem i pozostałymi trenerami wykonaliście? Jak właśnie widzisz, cały mój plan taktyczny to jest plan przygotowany przez Sebastiana. Moim zdaniem jest on genialnym trenerem, no nie? I no nie mogę tu nic umniejszać, bo
olbrzymia jego zasługa jest w tym, prawda, że mi pomógł. Jest bardzo mądrym trenerem i bardzo dużo przepracował z zawodnikami i chciałbym z nim jak najdłużej utrzymać współpracę, no bo po prostu dla mnie to jest kosmos, co gość po prostu, wiesz, zna wszystkie płaszczyzny, wie jak uczyć, wie co działa u ciężkich, wie co działa u lekkich, no i jest genialnym trenerem, nie? Nie umniejszając niczego mojemu klubowi NKSW, w którym trenuję też stójkę, no nie, ale no ale Sebastian jest bardzo dobrym trenerem i chciałbym z nim jak najdłużej utrzymać współpracę i może kiedyś pracować też u niego w klubie, który niedawno założono, nie? Właśnie, a propos jeszcze kategorii ciężkiej, takie pytanie mam o szukanie sparring partnerów pod konkretne pojedynki, bo wiadomo, że w kategorii lekkiej, w tych lżejszych ogólnie kategoriach gdzieś tam na pewno jest o to łatwiej. No a gdy przychodzi właśnie się bić z takim na przykład Oliveirą jak dzisiaj, dwumetrowym gościem, no to trzeba troszkę poszukać, pojeździć, czy faktycznie jest taki problem, no bo w tej kategorii ciężkiej nie ma aż tylu zawodników, którzy gdzieś tam nie tylko stylistycznie, ale warunkami fizycznymi odpowiadają przeciwnikom, z którym trzeba się mierzyć. Wiesz co, tak, to było długie pytanie, ale zacznę od tego, że mam chłopaków, którzy są ciężcy u mnie w Nowym Targu, no nie? Jest trzech takich, jeden z nich był u mnie w narożniku, jest to Sebastian Chmielarczyk. Przychodzi do mnie jeszcze taki Dziku Kenio, nie chcę więcej mówić tam dużo o tym temacie, ale oni też mi bardzo pomagają, jeżeli chodzi o przygotowanie zapaśnicze, bo są bardzo silne chłopaki. Przede wszystkim na przykład w walce z Kitą mnie dociążali i bardzo mi to pomaga, co oni dla mnie robią, no nie? Bo niektóre techniki, które mi pokazuje Sebastian, muszę przećwiczyć jednak z większymi gośćmi i trenuję u mnie tam w Nowym Targu, no nie? Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.